Cześć, witajcie na kanale Ptasie Gra. Ja jestem Ptasiek, a przed wami kolejna część z gry The Last of Us Part 1. Dotarliśmy do holu w hotelu, odkryliśmy safe i poszukajmy może kodu do tego safe'u. Tam na górę. Dobra. Tu gdzieś była drabina, tylko gdzie? Czekaj, Eli. Zbiłem drabinę. Tu jest drabina. Wejść tam nie wejdę. O co tu jest? A, wejdę jednak. Ale tu nic ciekawego nie ma. Na górę. Czekaj. Okej. Zwiedzimy sobie tutaj. Gdzieś tu musi być ten kod do sejfu. 22 10 56. Do wszystkich pracowników. Kombinacja do sejfu, w którym trzymane są drogocenne rzeczy gości, została zmieniona. Nowa kombinacja to 22 10 56. I właśnie o to chodziło. Coś tu jeszcze znajdziemy? Nope. Czy dam radę zejść tutaj? Nie. To tak, Eli. Gdzie ta drabina? Gra mi nie zapisała tego, że tutaj pozbierałem te rzeczy. Dwadzieścia dwa, dziesięć, pięćdziesiąt sześć. Co mamy tu za skarby? Podręcznik. Rozdział 12b. Zwiększona trwałość ostrzy. Wytrzymałość i zwiększona trwałość ostrza może być ważna w przypadku braku zamiennika. No i fajnie. Tyle, tyle. Wydawało mi się, że tu się coś świeciło, ale jednak nie.
sobie zerknę, czy tutaj czegoś nie zostawiłem, jakichś skarbów. Tak, tego też mi nie zapisało, widzę. Ale bym się napił kawy. Czy my coś możemy sobie zrobić? Nie za dużo. Szybkie tworzenie przedmiotów. Przydałoby nam się to maksymalne zdrowie. Rozchwianie broni również. Czyli trzeba zbierać. Cześć, Eli. Wróciłem do ciebie. Trzeba rozluźnić atmosferę. Będzie suchar? Po co są rzeki? Żeby się nie kurzyło, jak statek hamuje. To już znamy. Co to? Księga dowcipów. Wolne żarty, część druga. Autor? Will Livingstone. Dobra, chodźmy. Jak się nazywa malutka krótkofalówka? Mikrofalówka. No, Eli. Kuinka nie jest głodna. Bo jodła? Tak. Dobry jesteś. Jeśli Maja jest mi winna 10 złotych, to kto komu musi oddać 10 złotych? Majami? Nie kumam. Jak nazywa się klej, który nie klei? Klejnot. To wszystko. Nic więcej nie pamiętam. To był festiwal sucharów. Tu już nam się coś świeci. Nie, to tylko błąd w teksturach. Patrz pod nogi. Tu będzie bezpiecznie? Nie widzę tu nikogo. Cholera. Schowaj się, schowaj. Czekaj. Ile to już będzie? Pięć osób w tym tygodniu, ale nie na rzecz. Ta, na pewno. Skończyliśmy. Muszę oblecieć jeszcze jedno piętro. Po co? Nie widziałem tu klikaczy od tygodni. Bo jesteśmy dokładni i tacy zostaniemy. No dobra, streszczajmy się. Dobra, nieważne. Próbujmy wejść tędy. Tak. Może zrobimy sobie przerwę i coś przegryziemy. Nie, może za godzinę. Możemy coś zjeść przed powrotem do obozu. Spoko. Mam więcej suszonych owoców, jeśli chcesz. Tak, chodzę. Żadnych skarbów tu nie ma. Oh.
Pierwszy wyeliminowany. W ostatnim momencie. Mamy trupa! Ruszyjcie! Nic tu nie znalazłem! Ich było tylko dwóch. Stary! Kolejny trup! Ej, szukać dalej! Kolejny trup! Szukać dalej! Dużo was tu jeszcze? Kolejny? On ma broń. Trochę was tu za dużo. Na pewno są jeszcze ciekawe pomieszczenia. Aczkolwiek skarbów to ja tu nie widzę. Kolejnego. Gdzie jesteś, dupku? Już byłem. Dobra, Eli, spadamy stąd, bo chyba kręcę się w kółko. Tu nie mamy.
HP na maksa. Eli, czemu tu weszłaś? Tu nic nie ma. Ty spryciula. Podobno od klikaczy tu czysto. Eli, blokujesz wejście. Te miejscówki tu są klimatyczne. Eli, blokujesz wejście. Po raz kolejny. Jesteś? Zapłacisz za to! Shit. Jeszcze jeden. Okej, dalej! Hej, da się!
No chodź, chodź. Kolejny. Dobra, weź wyluzuj. Dobno chciałeś mi nie darować. Więc powiedzmy 1-1. Stałyby się apteczki. Super. Trochę ich tu było. No ja się nie popisałem. Nie było to najciszej załatwione zlecenie. Ja jeszcze na piętro możemy wejść. Może teraz mogę zrobić apteczkę. Tak właśnie zróbmy. Oj, mylą mi się jeszcze te klawisze. Dobra, idziemy szukać tego wyjścia. Chyba tam na interko trzeba iść. Gdzie były te schody? Trochę tu tych wrogów było. Nie spodziewałem się, prawdę powiedziawszy. Jak się Eli wyrwała? Czekaj, spróbuję jej otworzyć. Dałem radę.
Zobaczmy, dokąd to prowadzi. Niech zgadnę. Na szyby windy? Do szybu windy? Na wszelki wypadek. Słusznie. Zuch dziewczyna. Nie będzie łatwo, ale jakoś się przeciśniemy. Okej. Okay. Dobrze, że ty tylko nie umiesz pływać, ani masz lęku wysokości. Co? Zablokowała się kamera? Chodź, pewnie muszę cię podnieść. Znajdź mi coś, po czym będę mógł wejść, dobra? Okay. Spróbujmy. Fucking shit. A bym chciał to wiedzieć, Joel. By tylko nie było tu cholernych klikaczy. Jest to najmilsza okolica. Czy na to możemy wejść? Nie. Ilości przedmiotów, jakie tu znajduję, spodziewałem się walki. Czy nurkowanie to jest dobry pomysł, jak ja muszę wyjść na powierzchnię? Szczerze powiem, trochę się czuję zagubiony.
To co, nurkowanko? O oh, fuck. Nic mój radar nie wykrywa. Cholera. Powoli, Joel, powoli. Szczury w tej grze nie są straszne. Schody. Co tu na mnie czeka? Zapewne nic miłego. Dobra, tam jest jakiś korytarz. Rozumiem wskazówkę, rozumiem. Dźwięki są delikatnie niepokojące. Wszystko, co tu było do znalezienia, to już znalazłem. Jack Suliński, karta do drzwi. Czyli jednak nie wszystko. Tak. Nie cierpię ich.
Was nie zostało. By tu nie było jakichś tych burchlaków. Joel, powoli. Co za badziew. Lądu. No przypadkiem nie chodzimy w kółko. Jakoś trzeba włączyć prąd, ale jak? Gdzie? Włącz generator, by doprowadzić zasilanie. To nie była odkrywcza wskazówka. Gdyż ponieważ ja dalej nie wiem, gdzie znajduje się generator, ale tu zjdą jakieś przewody. A mamy generator. O fuck. Znowu zapomniałem wyciągnąć broni.
fuck. Spierniczaj, Joel. Not funny. Gdzie ja mam bomby? Aj! Za blisko byłem. Potrzebuję się uleczyć. To nie jest dobre miejsce na to. Co, ja nie mam naboi? Oh, fucking shit. Co ja dzisiaj wyprawiam? Na spokojnie, ptasiek, na spokojnie. Nie bądź nerwowy. Niedobrze. One eternity later. Yeah.
Gdzie jest ten, który mnie tutaj niby widzi? O fuck, nie tu. Zdecydowanie nie tu. Się władowałem na niego. I zapomniałem włączyć nagrywanie. A prawie pokonałem tego pięknego. Znaczy nie prawie, a go pokonałem, ale zużyłem do tego wszystkiego wszystkie koktajle Mołotowa. Okej, okay. Co nieco mamy? Przepraszam was bardzo, że nie widzieliście całej akcji, ale zrobiłem sobie przerwę na siku w trakcie nagrywania. No i okazało się, że jak wróciłem, zapomniałem wyłączyć 35. Dobra. Była cisza, spokój. Czy mamy tu coś do pozbierania jeszcze? Bo trochę zużyłem tych materiałów. O! Idziemy do tych drzwi. Czemu, Joel, tak dziwnie chodzisz? Zbierałem, wiem, ale może jest coś, co przeoczyłem. Na przykład naboje. Trochę materiałów zużyłem. Może się tu coś znajdzie jeszcze. Mam nadzieję, że Eli jest bezpieczna. Broń krótka się tu średnio sprawdza. Do dzieła. Ile mamy? 163.
szybkość, odrzut, pojemność magazynka, szybkostrzelność. To już nic więcej nie zrobię. Coś z inną bronią. Łuk, który pewnie będziemy wykorzystywać. Zabraknie mi na snajperkę. I to by było na tyle. Zostało mi 18 części. Się przyda. Klikacz. Nie byłem pewien, gdzie mam iść najpierw. Nie widzę tu nikogo. A trzeba być cicho. Rozmawiali między sobą, więc jest tu ich więcej. O Boże. Kurwa, straciliśmy jednego. Mamy tu turystę.
Rozproszyć się! Tu tak samo! Niech to szlak. Czemu ich tu tylu jest? Kolejne ciało! Szukajmy dalej. Nie widzę cię, kolego. Tu jesteś. Nic tu nie znalazłem. Też nic. Potrzebowałbym szybko dotrzeć do Eli. Nie bardzo wiem, którędy. No bank nie tędy. Kręcę się w kółko. Jest kolega sympatyczny. Czy ty mi, kolego, wskażesz drogę? Tam do góry. Tam już nic nie ma. Tego szukałem, a przeoczyłem. Wow! Muszę się zaraz. Oh shit. Załatwiłam tego gościa. Naprawdę nieźle. Będę żygać. Dlaczego nie trzymałaś się z tyłu, jak kazałem? Lepiej, że nie posłuchałam, nie? Cieszę się, że jakiś cholerny dzieciak nie odstrzelił mi głowy. Wiesz co? Wal się. Mógłbyś powiedzieć, to nie było łatwe, ale dzięki, że uratowałaś mi dupę. Dzięki, że trafiłaś.
Może powiesz coś w tym stylu, Joel? Racja. Musimy się zmywać. Oj, Joel. Gdzież Eli? Eli, ja ci dziękuję, że mi uratowałaś. Tyłek. Zabierz Dextera i Willa do swojej mamy. Tu nie jest bezpieczne, Jen. Jest skreślone. Poniżej dopisane na czerwono. Nie martw się, zajmiemy się nią. Jak leżą cegły, czy my się tutaj jeszcze możemy kogoś spodziewać? Musimy się stąd wydostać i znaleźć most. Powiedz tylko, gdzie iść. Za stary się na to robię. Eli idzie na pewniaka. O, medalik. Czyli tym razem? Colby Reed. 232. Nic nie mamy. Co tym razem? Rozdział czwarty. Zwiększona trwałość ostrych narzędzi. Umiejętność wykonywania odpowiednich wiązań jest niezwykle ważna, kiedy chce się połączyć ze sobą dwa sztywne przedmioty. Zawiąż wyblinkę kilka centymetrów od czubka członka. Trzonka, ptasiek. Ściśle owiń wiązanie wokół trzonka, poniżej jego połowy. Umieść ostrze prostopadle do trzonka w połowie odległości między węzłem a czubkiem. Jak to mówią, głodnemu chleb na myśli. Coś z daleka świeci. Spójrz na to. Patrzę na to. Tło fotograficzne. Ludzie robili sobie przed nim zdjęcia. Tak, wiem, co to jest. No dobra. Coś ci chodzi po głowie, Eli? To nie jest tak, że cię nie posłuchałam wtedy. Po prostu długo nie wracałeś. Myślałam, że ci się coś stało. Dziękuj jej, chłopie, podziękuj. Nieważne, co sobie myślałaś. Masz mnie słuchać. No wiem, ale... Dobra, nieważne. O,
Oj, oj, nieładnie, Joel, nieładnie. Słyszałem jakieś skrzypiące drzwi. Coś tu będziemy mieli? Może ten fortepian się nada. A, musimy tam na górę wejść. Myślałem, że coś zagrasz dla Eli. Pomożesz mi? Jesteś pewien, że mam to zrobić? Eli! Kai! Okej. Mocniej! Jak? Chodźmy. Jeżeli? Derpuje się. Jakby tu mnie przez to okno gdzieś nie wypatrzyli. Mam na jakiś czas dość walki. Jakieś parówki? Jajecznica? Nope. Dobra, tam jest jakieś wyjście, ale ja sobie jeszcze zobaczę, czy tu nie mamy jakichś skarbów. Zwłaszcza za tym barem. Zmyłka. Chcemy zobaczyć, gdzie ten most. I zrobię przejście. A co ze mną? Zostaniesz tutaj. Powaliło cię? Nie masz kurwa szans, jeśli nie pozwolisz mi pomóc. Pozwolę ci. Wyglądasz na taką, co potrafi strzelać. Poradzisz sobie z tym? Wiesz, no niby już kiedyś strzelałam, ale tylko do szczurów. Do szczurów? Z wiatrówki. Cóż, to działa całkiem podobnie. Podnieś broń. Uważaj, Bar. Teraz musisz ją mocno oprzeć, bo to ma większego kopa niż jakakolwiek wiatrówka, okay, którą trzymałaś w rękach. Teraz odciągnij zamek. Musisz złapać tutaj. Zabezpiecz. Okej. Okay. Kiedy już wystrzelisz, nie czekaj, tylko od razu przeładuj. Posłuchaj, mała. Jeśli wpadnę tam w tarapaty, musisz trafić każdym strzałem. Jasne? Zrozumiałam. Dobra. I żeby wszystko było między nami jasne. Miałaś rację z tamtym kolesiem. Jaki dziwny, dziękuję. Proszę bardzo. Dupek powinien wiedzieć, że jak się kradnie, trzeba mieć pewność, że ujdzie ci to na sucho. Mam rację? Ja zrobiłbym... Wszyscy nie żyją! Kurwa, wszyscy nie żyją! Co on pieprzy? Oddychaj głęboko. Kto nie żyje?
Cała ekipa. 76 strażników. Zajebał ich jakiś turysta. Zabił wszystkich. W mordę. Rozmawiałeś z szefem? Tak. Wszyscy mają zostać na miejscach. Pilnujcie bramy. Słyszeliście, co powiedział? Przeszukać teren. Nie przepuszczać nikogo. Dobra, spróbujemy to zrobić po cichu. On się mylił. O śmierci ekipy? Turyści nie mogli załatwić całej ekipy. A jeśli to zrobili, może wojsko wraca. Przy okazji poszukamy jakichś skarbów. W sumie mógłbym też łuku. Robię na maksa. No już o mnie wiedzą. Jest i snajper. Nic tu nie ma, a u ciebie? Jeżeli dobrze liczyłem, było ich 5. Skoro tu są strzały, to spróbujemy pokorzystać z łuku. I mamy miejsce, z którego możemy się pobawić w snajpera. Za daleko. Ale może tu podejdzie gdzieś bliżej. Tu do mnie jeden. Chodźcie. No i nic. Widzisz
świetle! Gdzie jestem, który mnie widział? Dobra robota, mała. Myślałem, że mam pusty magazynek. Gdzieś był za tymi klockami. O, tego zdaje się Eli zgarnęła. Nie widzę go. Szukajmy dalej. Jest ich trzech jeszcze. To nie jest ostatni. Tak wychodzi. Chodźcie na dół. Brawo, Eli. No jak? Zajebiście. Dam ci coś bardziej w twoim rozmiarze. Ale tylko w ostateczności. Okej. Możemy sobie tutaj... Jest zabezpieczony. Wiesz, jak odbezpieczyć? Tak. Tylko pamiętaj. To nie jest zabawka. Musisz uszanować... Joel, będę uważać. Okej.
Czy ja mogę go odstrzelić? Nope. Gdzieś tu jest amunicja do snajperki. Gdzieś tu miałem jakąś niepozbieraną amunicję. Dobra, Eli, chodźmy. Tutaj byłem, tutaj nie byłem. Tu tych miejscówek do sprawdzenia jest. Ale tu akurat było pusto. To już chyba więcej nic nie będzie. O, w końcu mogę. Wojskowi w Bostonie robili podobne rzeczy. Chyba tak. Thief. Złodziej. Rynek wojskowy. Tam już widzę miejsce, gdzie się mamy udać. Jakąś bramę. Ale to, moi kochani, już w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawcie po sobie łapkę w górę albo w dół, subka, komentarz. I zachęcam do wpadania na moje kolejne live'y oraz materiały, między innymi z gry The Last of Us Part 1. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Cześć.